powoli dobiega końca, tak? Jutro wyjeżdżamy, jeszcze mamy tam wyjazd do tego Gemini. Tam się jeszcze trochę zmęczycie. No i cóż, no i wracamy do rzeczywistości, tak? Czarne. Wracamy do tego, co jest na co dzień, co czeka nas, szkoła się wam zbliża. Ja muszę odwiedzić do pracy jechać. Masakra, nie? Fajnie wam było jeszcze raz to powtórzyć. Ja też jestem. Ale jak tydzień? Ja? Do szkoły? No. Halo? Ja też podsumowując tak obóz, ja jako trener jestem z niego zadowolony, bo zrealizowałem to, co chciałem, tak? Tak jak sobie zaplanowałem krok po kroku, tak obóz został przeze mnie zorganizowany tak, jak chciałem i ja jestem zadowolony. Mała do was prośba, że jak pojawi się to nagranie, czy cały film pojawi się na internecie, tak? Pojawi się opis z tego wyjazdu, to podnosiłbym, żeby każdy, kto ma Facebooka, udostępnił to u siebie, tak? W podziękowaniu dla prezesa, bo on wszystkie sprawy papierkowe i pieniężne załatwił, tak? To on zorganizował dotacje z gminy i wszystko, tak? Dla niego to jest zawsze taki plus i uśmiech na twarzy. Ja jestem zadowolony z tego, że daliście na tym obozie siły maksa. Dawno pieniędzy byliście zaangażowani. Wiadomo, w pokojach tak nie było, ale na boisku zawsze byliście zintegrowani. Mimo że było was 30, sami myślę, że możecie treningi ocenić, że były intensywne. Nie był to trening, że rano się trener budził i wymyślał trening, tylko to było zorganizowane, tak? Mimo że mieliśmy trudne warunki, w miarę to wyglądało w waszym wykonaniu, tak? Myślę, że każdy na tym obozie coś przyswoił, każdy wzmocnił się przed zmaganiami ligowymi i każdy stał się już o to lepszy, tak? Najlepszego przebrania. Zapraszam Dominika. Widziałem, Lubowski. Gratuluję. Gratuluję. Proszę bardzo. Wiadomo, nagroda zawsze może się później pojawić. O kurde. Tak. Się pytam, gdzie jest kiepsze. Wszyscy, w miarę większość, największą kreatywnością w przebraniu była oczywiście starsza grupa i to jest chwała im. Młodsi troszeczkę mniej byli w to zaangażowani, tutaj akurat starsza grupa plus, tak? A ja nie? Nie. Kole, ale starsza grupa zawsze wszyscy coś znaleźli, tak? Nikt nie. Nieprawda, Stefan znalazł. No, bluza Kempsona. Dobra. I teraz tak. To był mój pomysł. No my. No my oczywiście. Telefonujemy do. To była kwestia sporna. Ostatnie miejsce. Ostatnie? Zajął, pokój numer 1. No i co? Brawo! Na 40 możliwych punktów zdobyliście 13. A trudno jest ogarnąć 8-osobowy pokój 7. A co, ile dostaliśmy dzisiaj? Dzisiaj 2-0. Ile? A tak by nie łóżko. Jadłem 7. Pierwsze 6. Kolejne. Potem 7, ale 4. 6 plus 4 to 10. W pokojach 3. 3,5 dostaliśmy. No to 15,5. Właśnie. No chyba tak, jak jest 6 plus 4 to jest 10 plus 3. No to 15,5. No! Nie mam dzienniku zajęć, tam mam. No to 15 to jest coś, 15 to jest coś. Dobrze, Karol. Ja swoją już wystrzeliłem. Czwarte miejsce. Zajął pokój numer 4. Dobrze mówię? Tam Kapi Leon, Kacper Piecuk, tak? Zdobyli ponad 20 punktów. No to nie wiem, więc. Także źle nie było. I pomiędzy trójką dzisiaj była potężna walka o to, kto będzie miał najlepszy pokój, kto posprzątał. Biliście się o odkurzacz, który znaleźliście wczoraj. Dobrze, wy znaleźliście. Miejsce trzecie zajął pokój numer... Ale emocje. Czekajcie, trenera. Macie pokój numer? 4. Nie, 2. Pokój numer 2. Zdobywając... Pierwsi mieli 36 punktów, drudzy mieli 35 punktów, a wy mieliście 31 punktów. Tak? Dzisiaj akurat przez te pościelone łóżka dostaliście troszeczkę zaniżoną ocenę na 8,5. I temu wam brakło. No i tak, nie będę mówił drugiego miejsca, powiem pierwsze miejsce. Zwycięzcą i prowadząc najładniejszy pokój, jednym punktem zwyciężył pokój numer
Jeden! Przereklamowałem. Ale w systemie niemieckim byłeś pierwszy. Zapraszam. Co? W systemie niemieckim byłeś pierwszy. Na czym? A, na niemieckim. Karola. Jakim niemieckim? Zostaje. Zostajecie. Wiktora. Karola. Odwróć kamerę. Szymona. Jedynka na czele. Wojtka, chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj. No i tam Paweł. Tam uśmiechy, stajemy ładnie. Tak, patrzymy, pokazujemy dyplomiki. A, oni mają dyplomy, mamy piłkę, tak? Nie, nie, nie. Piłka jest dla najlepszego Bozewicza, dziękuję. A to dla mnie. Siadamy. Chyba dla mnie. A to dla mnie. Patrz, uwalniłeś mi to. Ale ty ja cię chłopaki. I tak jak dzisiaj z Kubą rozmawialiśmy rano, bardzo ciężko było wybrać Pokazania miesiąca. Nie wiem, bo Paweł było kilku zawodników, którzy nie, na to zasługiwali. Był Michał Knapek, był Wojtek Kozieł, był Wiktorek i Paweł. I było kilka jeszcze innych zawodników. Bardzo ciężko rozmawialiśmy na te, kto miał to przyjąć. I w końcu podjęliśmy decyzję, że najlepszym obozowiczem, który pomagał, który pomagał innym, tak, pomagał sprzątać, pomagał w innych rzeczach, pomagał. Kuba, Pablo. Nie miał żadnych pretensji o nic, zawsze był odpowiedzialny. Kasper Mika. I piłkę podpisaną od wszystkich, tak? Najlepszy obozowicz. Slovenia. Metrów. 67. Po kolei. Sprzęt sportowy zanosimy pod klub. Poczekasz, pierwsze wyciągną stąd, potem resztę.